Jest piątek, 16 czerwca. Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa. Zapewne często zdarza nam się widzieć obrazy przedstawiające otwarte serce Jezusa. Przypominamy je sobie zwłaszcza w takie uroczystości jak dzisiejsza. Dzisiejsze słowo pochodzi z Ewangelii według świętego Mateusza. W owym czasie Jezus przemówił tymi słowami: Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom. Tak, Ojcze, gdyż takie było Twoje upodobanie. Wszystko przekazał mi Ojciec mój. Nikt też nie zna Syna, tylko Ojciec. Ani Ojca nikt nie zna, tylko Syn i ten, komu Syn zechce objawić. Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a ja was pokrzepię. Weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode mnie, bo jestem cichy i pokornego serca, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. Albowiem słodkie jest moje jarzmo, a moje brzemię lekkie. Jezus wychwala Boga. Swoją mowę zaczyna od dziękczynienia i podkreśla, że wszystko, co mamy, pochodzi od Boga. Jego serce jest przepełnione wdzięcznością. Jak zwykle zaczynasz swoją rozmowę z Bogiem? Po oddaniu chwały Bogu, Jezus zaprasza do wspólnego przebywania z Nim ze wszystkim, co w sobie nosimy. Jakby chciał nam przypomnieć, że przed Bogiem możemy być prawdziwi. Przez chwilę trwaj przed Jezusem prawdziwy, taki jaki jesteś, z tym, co teraz jest Twoją radością, ale także z tym, co może być trudne.
Serce Jezusa, ciche i pokorne, przynosi ukojenie, pokrzepienie dla serca człowieka. Słuchając ponownie tekstu Ewangelii, pozwól, aby słowa Jezusa po prostu płynęły do Twojego serca. W owym czasie Jezus przemówił tymi słowami: Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom. Tak, Ojcze, gdyż takie było Twoje upodobanie. Wszystko przekazał mi Ojciec mój. Nikt też nie zna Syna, tylko Ojciec. Ani Ojca nikt nie zna, tylko Syn i ten, komu Syn zechce objawić. Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a ja was pokrzepię. Weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode mnie, bo jestem cichy i pokornego serca, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. Albowiem słodkie jest moje jarzmo, a moje brzemię lekkie. Niech jeszcze przez chwilę trwa Twoje patrzenie w otwarte, pełne miłości serce Jezusa. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.